Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Stargate. I tym razem mam dla was garść informacji takich ogólnych na temat kanału, na temat no chyba wszystkiego co się da. No ale przejdźmy z tym. Jak widzicie, tym razem jeszcze tak na marginesie za tło do moich ogłoszeń parafialnych wybrałem nekrotancerza. No, myślałem, że to jest w sumie łatwe do nagrania i w ogóle. Swoją drogą pod koniec, nawet jak skończę peplać, będziecie mogli dalej się wsłuchać i zobaczyć co i jak. Po prostu jakby poszło. No, ale teraz przechodząc już do ogłoszeń. Więc tak. Zacznijmy od tego, że naprawiłem Darkesta. Do tej pory nie wiem co było nie tak, ale zwykła reinstalacja pomogła. Zapis się zachował. Także no nie ma problemu. Jedyne co tak naprawdę się zmieniło to, że bodajże teraz o dziwo OBS mi tam zjeżdża trochę więcej procesora, no 2%, ale to nieistotne. No ale nieważne, jutro wraca Darkest, udało mi się naprawić, jej, super i w ogóle. No, to tyle. Natomiast dzisiaj miała wejść inna gra. Jednak z powodu, powiedzmy, na dylematu jaka to ma być gra, no niestety, no macie dzisiaj to ogłoszenie i w ogóle do nas nie. Znaczy patrzcie to, no, zobaczycie zresztą za 2 dni, jaka będzie. Gdyż, no, do tego czasu powinniśmy móc podjąć decyzję. Też dlatego też... Już się tam wyłączam, niestety. Dlatego też w... Jak kliknąć po prostu na tą literkę I, która jest tam w rogu, zawsze znajdziecie linka, który odsyła was, no, przynajmniej nie odsyła mi gra, nic nie jest, tylko po prostu ankietę tam. Będziecie mieli kilka gier przedstawionych, nie bezpośrednio na zasadzie tytuł, tylko, no, rozumiecie, tam zresztą chyba widzieliście już, jak to wygląda. I po prostu chciałbym, żebyście głosowali na to, która najbardziej do was przemawia. Oczywiście, możecie głosować na więcej, ale... No, prosiłbym o jedną. Rozumiecie, po prostu w ten sposób wyniki będą bardziej sprawiedliwe, a nie takie, no, zafałszowane, jak to bywa na Starforu, kiedy zapominam, dajmy na to, dodać linka. Znaczy, jakiego linka, tylko ograniczenie, tylko jeden głos, ale... Dobra, to tyle. No i jeszcze na statek, to... Mogę przekazać... Chcę przekazać? Dobra, nieważne. Znaczy, bardziej chodzi o powiedzieć wam, no, tak samo jak widzieliście, w literce I jest też... link do Facebooka. No to jest, można powiedzieć, coś w stylu pseudo-fanpage. Tam niby próbuje coś osiągnąć, tam pomału. No inaczej mówiąc, warto tam dołączyć, obserwować, znajdziecie tam najnowsze informacje, jakieś tam zmiany czy coś. Podobnie jak też, no, w sumie na banerze tam tutejszym, na tle, nie wiem jak to nazwać. Możecie zobaczyć godziny odcinków, live'ów, wszystkiego. Ja zresztą, dla tych, którzy są zbyt leniwi, żeby tam wejść, odcinki będę starał się wam codziennie publikować po 16. Jeśli jest inaczej, to zajrzyjcie tam, tam będą wszystkie informacje o przesunięciach. A live'y, no to klasycznie piątek, 18:30 i tyle. No więc cóż, dziękuję wam za uwagę, ja się żegnam po prostu, a wy, no, po prostu obejrzyjcie sobie dalej, jak tam mi szło w nekrotancerzu. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Hej!
Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes he left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. But Dad had been gone for 2 years. I had to find him.